musimy wykonać teraz dużą pracę, która polega na wtłoczeniu tego obiektu w taki podstawowy kalendarz imprez w mieście. Myśmy już te prace rozpoczęli jakiś czas temu, a więc muszę powiedzieć, że ten kalendarz już się powoli wypełnia. Mamy także plan na pierwszą imprezę, zainaugurowanie funkcjonowania tego obiektu po tym, jak przestał tutaj funkcjonować szpital covidowy. O szczegółach jeszcze nie chciałabym mówić, ale mogę powiedzieć, że na pewno będzie to w połowie lutego. Natomiast ten czas, który teraz jeszcze potrzebujemy, to jest czas na wprowadzenie się do tego obiektu. Dzisiaj otrzymaliśmy klucze od pana wojewody, natomiast bardzo wiele elementów takich ruchomych tego obiektu mamy zmagazynowanych w innych miejscach, a więc w tej chwili musimy te elementy jeszcze raz zinwentaryzować, przenieść do tego obiektu. Natomiast bardzo, ale to bardzo zależy nam na tym, aby jak najszybciej ten obiekt zaczął funkcjonować w taki sposób, do jakiego został zaprojektowany, stworzony, wybudowany, czyli jako centrum wystawienniczo-kongresowe. Czyli jako miejsce, gdzie odbywają się wystawy, gdzie odbywają się kongresy, gdzie odbywają się koncerty. Bardzo intensywnie nad tym pracujemy, ale za każdym razem i również teraz i tutaj chciałabym Państwa zainteresować tym obiektem, zainteresować naszą ofertą, zachęcić do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji, wracamy na rynek. W momencie, kiedy tutaj funkcjonował szpital, zupełnie inaczej ta eksploatacja wyglądała. On inaczej, niektóre elementy się zużywały, znacznie szybciej były eksploatowane, po prostu bardziej intensywnie. No i to spowodowało, że część rzeczy musiało być wymienione, choćby takie jak drzwi niektóre, tak? Bo po prostu już się nie dało ich ani regulować, ani naprawić, po prostu musiały podlec wymianie. I te czynności, te roboty, które wykonał wykonawca, naprawdę zostały dobrze wykonane i przez nas odebrane bez najmniejszych uwag. Tak jak wspominałem, mamy tam jeszcze takie dwie usterki, które musimy wyeliminować, żeby swobodnie już się rozpędzić i obiekt przywrócić. Mamy przeprowadzone badanie jako obiektu wielkopowierzchniowego. Musimy, wiadomo, poprawić sobie tam jeszcze te aparaty PPOSZ, odnowić wszystkiego rodzaju dokumenty, które dopuszczają ten obiekt do eksploatacji w charakterze choćby imprez masowych, które tutaj były organizowane różnego rodzaju. 26 dni powstał szpital tymczasowy. Szpital tymczasowy zakończył swoją działalność końcem marca tego roku. Rozbiórka kosztowała 2 400 000 złotych. Zapewniam Państwa, że całe mienie zgromadzone tutaj, te nakłady inwestycyjne poczynione w ten obiekt zostaną odpowiednio zagospodarowane. Część już z tego wyposażenia, mówię tu o zbiornikach próżni tlenowych, agregatach czy wiacie, która była tutaj przed wejściem do obiektu, te elementy, te nakłady inwestycyjne poczynione w ten obiekt zostały już przekazane szpitalom, natomiast pozostałe wyposażenie miny zostało skatalogowane, znajduje się w magazynach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i zgodnie tutaj z zespołem, który powołał pan wojewoda, w przyszłym roku zespół będzie się zastanawiał nad dalszą możliwością wykorzystania tego mienia. To jest dla nas wyzwanie kolejne, przywrócenie tego obiektu do dawnego charakteru. Szczególnie ten rok pamiętny, kiedy jeszcze byłem tutaj dyrektorem, ten 2019 był naprawdę fajny. Zorganizowaliśmy ponad 140 mniejszych i większych wydarzeń. Ten kalendarz był wypełniony w 80%. Naprawdę nawet wchodziły nam pewne wydarzenia pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, co się nigdy nie zdarzało. Więc jest to wyzwanie, trzeba do tego wrócić. Mówię, portfolio nawet się otwiera, bo jednak jako spółka prawa handlowego możemy troszeczkę szerszy zakres tych wydarzeń jakby dopuścić tutaj do funkcjonowania. I w to będziemy też szli, no bo pamiętajmy, że my ten obiekt dzierżawimy, tak, od miasta. My nim administrujemy.